Rozmowa Polskiego Radia 24. Minister do spraw Unii Europejskiej, Szymon Szynkowski-Welsenk. Dzień dobry panu, panie ministrze. Dzień dobry. Unia Europejska jest komentowana szeroko, a właściwie to, co się dzieje w Unii Europejskiej, jest komentowane szeroko, tak będzie prawidłowiej. Tutaj w Karpaczu, ale też i poza Karpaczem. Co z tego wszystkiego wyjdzie? To, co dzieje się w przestrzeni współpracy, integracji europejskiej, to jest oczywiście ważne, bo to wpływa także na to, co dzieje się w Polsce w jakiejś mierze. No chociażby szkodliwe pomysły obowiązkowego mechanizmu relokacji migrantów. To są pomysły, którym my się twardo sprzeciwiamy, dlatego że gdyby ktoś nam ten mechanizm narzucił, na szczęście dzisiaj szanse na to są niewielkie, ale ponieważ to zagrożenie... Ale to co, chwali pan Niemców w takim razie? Dlaczego chwalę Niemców? No dlatego, że przystąpili do tej mniejszości blokującej pakt migracyjny. No tam inne powody wedle mojej wiedzy zaważyły na tym i zobaczymy, jak długo to się utrzyma. No te powody to jest jeden powód właściwie, trzyliterowiec, AFD. Zobaczymy, jak długo się utrzyma to stanowisko Niemiec. Niemcom zdarza się w ostatnim czasie zmieniać stanowisko pod różnym wpływem. No wspomnę tutaj chociażby zakaz produkowania aut spalinowych po 1935 roku. Tam Niemcy na początku wspierały to. Później okazało się, że jednak są zdystansowane i zmieniły swoje stanowisko. Tam zdaje się, nawet Olaf Scholz prosił o spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim i błagał o to, żeby to Polacy zawetowali i żeby byli przeciwko temu, a Niemcy będą nas popierać. Mogę potwierdzić, że było rzeczywiście spotkanie poświęcone tej sprawie na prośbę pana kanclerza Scholza. Natomiast Polska w tej sprawie od początku się sprzeciwiała tym bardzo szkodliwym, absurdalnym, ideologicznym postulatom. No na szczęście on dzisiaj jakby to niebezpieczeństwo jest oddalone. Natomiast wracając do mechanizmu relokacji migrantów... Ale to sekundeczkę, to też, bo tutaj akurat w tym studiu naszym plenerowym w Karpaczu dowiedziałem się od ekspertów, że z tego pakietu mobilności to tak delikatnie wraz z odejściem Timmermansa wszyscy zaczynają się chyłkiem wycofywać. No wie pan, panie redaktorze, to jest tak, jak ideologia przeważa nad zdrowym rozsądkiem. No, komisarz Timmermans był niewątpliwie komisarzem, który kierował się w wielu elementach bardziej ideologią niż zdrowym rozsądkiem. I czasami to zacietrzewienie jego ideologiczne no, było wręcz w samej nawet Komisji Europejskiej, którą trudno uznać za ciało jakoś zdominowane prawicowo, no, było postrzegane z lekkim dystansem, więc dzisiaj każdy inny komisarz po prostu tego zdrowego rozsądku wydaje się mieć więcej. Panie ministrze, czy Unia Europejska, czy polski rząd jako członek Unii Europejskiej poprął starania rządu na uchodźstwie białoruskiego o to, żeby zalegalizować paszporty białoruskie wydawane poza samą Białorusią. Tutaj stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych będzie w tej sprawie kluczowe. W tej chwili to stanowisko wedle mojej wiedzy jeszcze nie jest wypracowane, więc trzeba będzie poczekać na to, jakie w tej sprawie zajmie stanowisko MSZ. Ja jestem ministrem zajmującym się sprawami unijnymi w kancelarii premiera, więc ta kwestia nie leży bezpośrednio w obszarze moich obowiązków. Mhm, jasne, ale jest to również w gestii Unii Europejskiej, tym bardziej, że przed kilkoma dniami Łukaszenka wprowadził kolejny dekret, w którym no niejako anuluje te białoruskie paszporty Białorusinom, którzy są poza granicami Białorusi. Tak, rzeczywiście taka decyzja została podjęta. No, po reżimie Łukaszenki można spodziewać się bardzo wiele, odczuwają to bardzo boleśnie też Polacy na Białorusi, my staramy się ich wspierać, ale też trzeba powiedzieć jasno, że w tej strukturze państwa, w której w tej chwili jest Białoruś, też te możliwości, że tak powiem, oddziaływania, no niestety są bardzo ograniczone. Mówię to z żalem, znaczy tak naprawdę pozostaje nam interesować cały czas tą sprawą społeczność międzynarodową, wywoływać innych także do reakcji, mówię tutaj o państwach zachodnich, to się udaje. Natomiast no, wpływ na reżim białoruski jest niestety ograniczony. A czy Unia Europejska w ogóle jeszcze ma gdzieś w obszarze zainteresowania i punktu widzenia Białoruś? Czy generalnie Białoruś już została niejako skazana na stratę i popchnięta jeszcze bardziej w łapska Putina? Czy Białoruś jest rzeczywiście traktowana jako państwo, które jest państwem satelitarnym, tak naprawdę bardzo bliskim satelitarnym wobec Rosji. No trudno inaczej traktować Białoruś, jeżeli współuczestniczy w praktyce, udostępniła swoje terytorium do możliwości agresji na Ukrainę, prowadzi działania ramię w ramię z Rosją. No, w ten sposób jest traktowana jako nie tylko najbliższy sojusznik Rosji, ale państwo de facto od Rosji zależne. Sporo Ukraińców jest tutaj w Karpaczu, mowa o Ukrainie też jest, ale odnoszę takie wrażenie, że już mniej intensywnie, aniżeli przed lat. Trudno mi komentować wrażenia pana redaktora. My wspieramy Ukrainę. To wsparcie leży w naszym interesie. Wsparcie wojskowe, humanitarne, finansowe. Natomiast priorytetem jest obrona interesów polskich obywateli. Jeżeli strona ukraińska oczekuje, że wsparcie dla Ukrainy będzie leżało wyżej na liście naszych priorytetów niż obrona polskich obywateli, to się tego nie doczeka. To się głęboko myli, ponieważ obrona chociażby polskich rolników w tej chwili w tym kluczowej sprawie jest pierwszorzędna i jakakolwiek presja ze strony Ukrainy, jakiekolwiek gesty symboliczne, które niekiedy wykraczają poza
poza granice klasycznej dyplomacji nie robią na nas wrażenia. My bronimy przede wszystkim polskich obywateli. A to klasyczna dyplomacja, kiedy państwo graniczące z nami, czyli Ukraina, grozi nam działaniami prawnymi, jeżeli będziemy blokowali zboże ukraińskie, tudzież grozi tym samym całej Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej? Jacek Saryusz-Wolski mówi, że coś się komuś chyba pomieszało, tak najogólniej rzecz ujmując. No, dlatego powiedziałem, że jest to wykraczanie przez Ukrainę niekiedy poza granice klasycznej dyplomacji, ale to w mojej opinii jest gdzieś też ta granica skuteczności strony ukraińskiej, która jeżeli zostanie przekroczona, no to może przynieść tego rodzaju polityka Ukrainie więcej szkody niż pożytku. Pięć państw było, które sprzeciwiały się właśnie temu eksportowi ukraińskiego zboża do Unii Europejskiej. Zostało nas trzy państwa. No, Polska, Węgry, Słowacja. Panie redaktorze, to poczekajmy. Znaczy, to, że różne państwa mają różny stopień determinacji w tej sprawie w ramach tej piątki, to nie zmienia faktu, że wszystkie pięć państw opowiada się za przedłużeniem tego zakazu, bo wie, że jeżeli ten zakaz nie zostanie przedłużony, to będzie obarczone negatywnymi konsekwencjami. Więc czekam cierpliwie i z umiarkowanym optymizmem na efekty rozmów pana ministra Telusa. Mhm. Jak będzie wyglądała ta współpraca polsko-ukraińska, jeżeli będą tego typu sytuacje konfliktowe? No tak, jak relacje między państwami, między którymi zdarzają się zbieżności interesów, a czasami zdarzają się różnice interesów. Historycznie nasze relacje z sąsiadami różnymi były dla Polski bardzo trudne i historia naszego kraju pokazuje, że tak naprawdę zagrażały wielokrotnie niepodległości naszego kraju. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj Polska jest krajem silnym, niepodległym, który ma własny potencjał, jest w ramach silnych sojuszy, ale nie jest tak, że my ze wszystkimi w Unii Europejskiej czy poza Unią Europejską, z tymi sąsiadami, tak jak Ukraina, państwami, które nie należą do Unii Europejskiej, mamy dobre relacje. No, oczywiście skrajnym przykładem to jest Rosja czy Białoruś, ale Ukraina jest państwem, które my wspieramy, które jest państwem, którego chcemy być sojusznikiem, natomiast które nie może oczekiwać tego, że my oddamy część naszych interesów ze względu na wsparcie dla tego państwa. No i to nasi partnerzy jasno w rozmowach słyszą, że priorytet to jest obrona interesu polskich obywateli. A jakie jest podejście całej Unii Europejskiej do Ukrainy? Wspierające. Ale wspierające jakie? Słownie? Słyszę, że... Kilkadziesiąt miliardów euro przeznaczonych na wsparcie Ukrainy. Jasne, w różnych obszarach. To szanuję, tylko o ile Unia Europejska udziela hojnie pożyczek, o tyle Stany Zjednoczone te pieniądze przekazują nie w formie pożyczek. To jest na przykład taka drobna różnica, być może mało istotna, ale jednak jest. Pożyczki mogą zostać umorzone też, trzeba o tym pamiętać. Mogą, co nie znaczy, że muszą. To też warto o tym pamiętać. Natomiast w tak zwanym międzyczasie mówi się o tym, że przebiega proces osuszania i naprawy Nord Stream 2. Skoro ten rurociąg został skazany już na porażkę i ma być nieużywany, to takie banalne pytanie, być może nawet dziecinne, to po co? Ci, którzy wybudowali Nord Stream 2, no na razie z tej inwestycji jakichś specjalnych zysków ani politycznych, ani finansowych nie czerpią. Jestem przekonany o tym, że z tego osuszania też niewiele im wyjdzie, mówiąc kolokwialnie. Aha. Jak chodzi o zysk finalny. A to, że niektórzy mają, panie redaktorze, ambicje do tego, żeby powrócić do relacji z Rosją jako business as usual, no to wiemy nie od dziś. No, są tacy politycy, którzy niewątpliwie boleją nad tym, że te relacje z Rosją nie mogą być takie jak dawniej. No, tak to jest, bo wielu polityków w Europie Zachodniej na tych relacjach z Rosją oparło w ogóle swoje status quo swoich działań politycznych. Jest to warunek dla nich wręcz niezbędny do tego, żeby móc te działania kontynuować. To dwie istotne daty, które będą się pojawiały w naszym kalendarzu lada moment. 15 września. Komisja Europejska jaką decyzję podejmie względem produktów rolno-spożywczych pochodzenia ukraińskiego? Mamy argumenty po naszej stronie, żeby komisja przedłużyła zakaz. Liczymy, że ten zakaz przed 15 września, bo to jest ta graniczna data, przedłuży. No i kolejna data, 20 dzień września, wówczas wysłuchanie Polski w sprawie skargi na Niemcy i odpady. Jak zachowa się komisja? Jestem bardzo ciekaw. Mamy mocną reprezentację. Myślę, że pan ma większą wiedzę niż ja. Mamy mocną reprezentację, mamy też tutaj argumenty pokazujące jasno prawnie, że skoro niemieckie firmy wywiozły śmieci do Polski, a Niemcy nie chcą tych śmieci zabrać, a to odbyło się to z naruszeniem prawa unijnego, no to powinny Niemcy ponieść konsekwencje tego. Jeżeli sprawa przed komisją nie zakończy się rozwiązaniem, jest możliwość skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jesteśmy zdeterminowani, żeby z tej możliwości skorzystać. Zakładając hipotetycznie, że Trybunał Konstytucyjny jeszcze przed
przed wyborami parlamentarnymi. Zajmie stanowisko w sprawie zgodności, tudzież niezgodności z konstytucją ustawy reformującej wymiar sprawiedliwości. Powiedzmy, że będzie to pozytywne dla ustawodawcy, czyli w tym wypadku, no między innymi dla pana, bo to pan był tym, który mówił, że jeżeli zostanie to zatwierdzone, to pieniądze będą z KPO wypłacone. Pomyśli pan, że wypłata KPO kiedy by nastąpiła? No tym terminem od momentu złożenia wniosku, a my ten wniosek, jak mówiłem, no chcielibyśmy złożyć w momencie, w którym sytuacja, rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego będzie jasne. To jest około 2 miesięcy na analizę Komisji Europejskiej, dlatego wtedy, kiedy Donald Tusk mówił, że on w jeden dzień sprawę załatwi, no to jest oczywiście absurd, to jest kłamstwo, to jest manipulacja. No, nikt nie jest w stanie ani w jeden dzień, ani w tydzień, ani w 2 tygodnie tej sprawy załatwić. Natomiast jeżeli byłby wyrok Trybunału Konstytucyjnego, wniosek może zostać złożony w zasadzie natychmiast, on jest gotowy i 2 miesiące ma Komisja Europejska na rozpatrzenie tego wniosku. Renowacja osiedli, posiłki lepsze w szpitalu, lokalna półka. Dziś kolejny postulat to dopłata do wycieczek. Jutro jeszcze przed decydującym starciem programowym w Końskich? Zobaczymy. Przepraszam, pojutrze. No tak, jutro przed. Dobrze, jutro jeszcze jedna propozycja, tak, przed sobotą. To, że w tym tygodniu dyskutuje się nie o, wie pan, rzeczach drugo- czy trzeciorzędnych, tylko o konkretnych postulatach programowych, to pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość w końcówce swojej drugiej kadencji nie tylko ma się czym pochwalić wstecz, co zrealizowało, naszą marką jest wiarygodność, ale także ma wizję Polski w średnio- i długookresowej perspektywie. No, to odróżnia nas od konkurencji. No, my dyskutujemy właśnie o programie Poznaj Polskę, o tym, żeby wspierać lokalnych producentów, o tym, żeby rozwiązywać cały szereg istotnych problemów, tak jak problemy mieszkańców osiedli z Wielkiej Płyty. A czym się zajmuje opozycja? No, generatorem memów z Jarosławem Kaczyńskim, tak, czy propozycjami jakimiś podatkowymi pani Leszczyny, z których się też, no, najwyżej można uśmiechnąć, no, kulturalnie, żeby już nie powiedzieć więcej, czy aktywiszczem startującym z list Koalicji Obywatelskiej. No, to pokazuje tę różnicę klas, wie pan, Ligi Okręgowej od, nie mówię ekstraklasy, bo my się też nie wystrzegamy błędów, nam się błędy oczywiście zdarzają, ale no niewątpliwie mocnego zespołu, który dzisiaj ma energię i ma potencjał, także programowy, do tego, żeby zmieniać Polskę. Minister Szymon Szymkowski w Wrocławiu był naszym gościem. Dziękuję panu, państwu. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Rozmowa Polskiego Radia 24.